Zapraszam wszystkich Państwa do ustawienia się na linii startu biegu 5-10-15 organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. Dobrego biegu 5-10-15. Pamiętajcie, że jest gorąco i każdy wie, jak postępować, gdyby coś się działo. Dobrego biegu i do zobaczenia. 4, 3, 2, 1. I wystartował bieg 5-10-15. I brawa, brawa, proszę Państwa, dla zawodników, dla uczestników dzisiejszego biegu. Uczestnicy dopisali? Jak zwykle, tak dopisali, że dwa tygodnie przed imprezą mieliśmy już zamknięte zapisy internetowe. Telefon dzwonił nieustannie z prośbą, żeby jeszcze coś znaleźć, jakieś miejsca. Dlatego w poniedziałek, w zeszły poniedziałek ogłosiliśmy jeszcze dodatkowych 50 miejsc. No i stąd ta frekwencja jest naprawdę fantastyczna. Nie, skręcił w prawo, czyli mamy zwycięzcę, proszę Państwa. Wielkie brawa dla zawodnika, który kończy na 5 kilometrze. Mamy zwycięzcę biegu w kategorii mężczyzn. 16 minut 55 sekund. Dovydas Statys z Wilna. Wielkie brawo dla tego zawodnika. Imponujący czas, 16 minut i 55 sekund. I do mety zbliża się Radek Ignatowicz, drugie miejsce na piątkę. Radek Ignatowicz, numer 52. A ja Państwa zachęcam do klasy. Zawodniczka z numerem 105, zwyciężczyni w kategorii kobiet. Wielkie brawa z numerem 105, Irina Nirylowa. Tu 8 zawodników już na mecie z biegu 5-10-15 organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. Ogromne zainteresowanie i też zachęcamy, żeby spieszyć się z zapisami, bo nie chcemy takiej sytuacji jak z 5-10-15. Nasze biegi to naprawdę fajne imprezy. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Lista na półmaraton jest już otwarta, czy jeszcze trzeba zaczekać? Jest otwarta i na półmaraton, i na ćwiartkę, także zapraszamy bardzo serdecznie. Zapisy poprzez stronę www.mosir.ełk.pl. A odbędzie się kiedy? 13 października w niedzielę.